Tak, teraz to pamięta. Powiedział to do swojego syna i jego kolegi, i żona kolegi też chyba tam była. To było chyba lato rok temu. Byli na werandzie, a on upiekł sarnę, chyba sarnę, ciemne mięso, winne. Pamięta, pili śliwowice. Pili ją jak wódkę, szybko i pod sok pomarańczowy, i to był błąd. I stał przez chwilę, wbijając spojrzenie zaropiałych oczu w nieokreślony punkt. Drugą ręką drapał się po głowie, wielkiej w stosunku do tyczkowatego i chudego ciała, jakby czegoś szukał pośród resztek przetłuszczonych siwych włosów. Gdy to w końcu znalazł, zgniótł w palcach i pstryknął. Gdyby zobaczył ich jakiś człowiek, opowiadałby potem rodzinie i znajomym, że widział w lesie parę najbrzydszych ludzi na ziemi. Ale żaden człowiek nie mógł ich zobaczyć. Tak jak żaden człowiek nie mógł tak po prostu wejść do lasu otaczającego Zmorojewo. Proszę Państwa, dzisiaj Państwa i moim gościem jest znakomity polski pisarz, scenarzysta, felietonista, dziennikarz i mógłbym bez liku wymieniać, pan Jakub Żółć. Dobry. I powiem szczerze, że w tamtym roku przy okazji przerabiania Wzgórza Psów nie myśleliśmy, że się spełni nasz taki sen, że tutaj będziemy Ciebie gościć. No jeśli to był Wasz jakiś sen albo w ogóle plan, to tym bardziej jest mi bardzo miło. A ile jest pisarstwa w Jakubie Żółczyku? I to pisarstwo się narodziło kiedyś tam, czy musiała być jakaś długa droga, żeby do tego pisarstwa dojść? Moja taka droga twórcza przebiegała tak, że z perspektywy czasu patrząc, ja wydałem swoją pierwszą książkę 13 lat temu, w 2006 roku. Powiedz, zrób mi jakąś krzywdę, wznowioną teraz przez Świat Książki w takiej żółtej okładce. Tak, to ta, ale napisałem tę książkę dokładnie tak, ale napisałem tę książkę 13 lat temu, będąc no, młodszy, szczuplejszy, jakiś taki na pewno inny niż teraz. Bo teraz to taki już z gry. Jeszcze nie zgret, już nie ma Wallet, jak to ale bardziej doświadczony. Mój kolega raper powiedział, mi się to podoba. Ale bardziej doświadczony, na pewno tak. No i ja, kurczę, jeśli trzymamy się tej definicji, że pisarz to jest ktoś, kto wydał książkę jakby dostępną ogólnie w sklepie, książkę prozatorską, którą napisał samodzielnie, w sensie, że nie jest to Robert Lewandowski, który napisał, wydał swoją, z całym szacunkiem dla Roberta Lewandowskiego, no, czy tam nie jest to, nie wiem, Danuta Wałęsowa i tak dalej, która wydał też z całym szacunkiem dla pani Danuty, który wydaje po prostu jakąś książkę, którą napisał mu jakiś ghostwriter i tak naprawdę to jest jakby, że ktoś wydał książkę prozatorską albo reportażową i tak dalej, którą napisał własnoręcznie. I jeśli to jest pisarz, to ja zostałem szybciej pisarzem, niż mi się naprawdę, niż sobie uświadomiłem sam, że ja chcę pisarzem być. Bo owszem, ja całe moje dzieciństwo coś tam sobie bazgrałem i taką wczesną młodość też dużo bazgrałem. Czasami sobie zabijałem tym czas. Chociaż więcej grałem na komputerze, nie oszukujmy się. Nie byłem jakimś tam małym geniuszem, jakimś tam Rimbodem, po prostu pisałem sobie jakieś tam głupoty. O wikingach, Indianach, kosmitach. Co bądź. Ale jako dorosła osoba przyszedłem na studia dziennikarskie, pomyślałem, że ja właśnie zajmę się dziennikarstwem, będę pisał jakieś reportaże w ogóle i tak dalej, ale tak naprawdę z perspektywy czasu, no to ja chciałem pisać i wymyślać historie. Ja wiedziałem, że to jest mój talent, wymyślanie nowych historii, a nie jakby zdobywanie tych, które już istnieją. Ale po prostu jakoś, nie wiem, z jakiejś nieśmiałości, niewiary w siebie, nawet przed sobą nie umiałem tego przyznać. A tymczasem sprawy poszły bardzo szybko, bo ja zacząłem na studiach, znowu wróciłem do jakiegoś tam nieśmiałego pisania opowiadań i wysłałem te opowiadania do czasopisma takiego Lampa, które się wtedy ukazywało, które było wtedy takim najbardziej prężnym magazynem literackim, ale też jedynym zorientowanym jakkolwiek na jakąś taką młodą kulturę, młodych autorów i tak dalej, no bo to pismo prowadził Paweł Duń-Wąsowicz, który odkrył Dorotę Masłowską. I utrzymywał to pismo z pieniędzy, które zarobił na jej książkach. No i ja wiedziałem, że to jest jedyne pismo, do którego w ogóle tak naprawdę warto uderzyć z jakąkolwiek propozycją literacką.
i że jeśli to pismo jakkolwiek mi odpowie, to znaczy, że jest sens, żebym ja w ogóle bawił się... I to pismo było taką weryfikacją... Dla mnie tak, dla mnie tak. Dla mnie to miało być jakąś taką weryfikacją umiejętności, bo... ale też takim eksperymentem, sprawdzianem, czy to w ogóle jakby się nadaje do czegokolwiek. Był to fart, oczywiście, tak, to był fart. W każdym razie było tak, że Duń najpierw opublikował moje opowiadanie w Lampie, pamiętam, to był wrzesień 2005 roku. Napisał na okładce Jakub Żulczyk, rewelacyjny debiut. I do dzisiaj czasami mi pisze, na przykład na Messengerze, jak tam się okaże, że ja odniosę jakiś sukces, że jest ten serial dla HBO, czy coś, czy ja dostanę nagrodę tam literacką jakąś, to mi pisze, ja pierwszy napisałem na okładce Lampy, Jakub Żulczyk, rewelacyjny debiut. On nie potrafił wziąć, zaopiekować się mną, wytłumaczyć mi różne rzeczy, pokierować mnie. Ja na przykład chciałem, żeby moją pierwszą książką było Radio Armagedon. I on w ogóle uważał, że to jest zły pomysł, że moją pierwszą książką powinien być dalszy ciąg opowiadania opublikowanego w Lampie, czyli dalszy ciąg losów Dawida i Kaśki, czyli to, co się stało książką Zrób mi jakąś krzywdę. Że jakby był takim opiekunem, że on myślał w kategorii jakiegoś mojego rozwoju autorskiego, a nie w kategorii po prostu tego, czy można na mnie jakąś kasę zarobić i do jakiego pisma mnie wysłać, żeby udzielić wywiadu. Także to było wielkie szczęście w ogóle go spotkać, zadebiutować u niego, nawet pomimo różnych tam konfliktów i sprzeczek, które mieliśmy później, to miałem 2 lata tylko z nim byłem jako jego autor, ale naprawdę to było wielkie... Wielkie szczęście. Dzisiaj nie ma już takich ludzi. No. To było tak jak, nie wiem, no... Swojego rodzaju nauczyciel, można powiedzieć. Znaczy prawda? Taki, no nauczyciel też może nie, bo jakby to też nie jest tak, że on mówił jak pisać, ale jakby on myślał w innych kategoriach po prostu. No. On chciał wydawać książki, które mu się podobały po prostu, bo on miał takie myślenie zinowe. On miał myślenie takiego gościa, co siedzi i se zlepia różne rzeczy, rysuje po prostu i tworzy sobie tak naprawdę... No tak, ale to prawo edytorskie no, miał ku temu prawo. Żeby tak, tak, nie no, było. Oczywiście, ale on tworzył sobie taki edytorski własny świat, był w takim swoim pokoju z zabawkami. On nie był profesjonalnym wydawcą w takim sensie, tylko był takim Piotrusiem Panem, no po prostu jak sam się nazywał, że on jest takim Piotrusiem Panem polskiej w ogóle literatury i to było super. Tomasz Mann w Czarodziejskiej Górze powiedział... Nie czytałem Czarodziejskiej Góry. Dobra, ale cię zacytuję. Ja wiem, że wstyd, ale nie czytałem Czarodziejskiej Góry. A fajna książka. Wiem, kiedyś to zrobię. Słuchaj, powiedział coś takiego ustami jednego z pośrednich bohaterów, że literatura to są piękne charaktery, ale panie, co mnie obchodzi literatura, po co mi ona? Rzeczywistość jest rzeczywistością. Co to jest literatura dla Jakuba Żulczyka? Dla mnie literatura to jest komunikacja. Bo jakby literatura to jest zawsze jakaś opowieść. Nawet literatura, która nie ma fabuły żadnej. Wymazywanie Bernharda, jedna z moich ukochanych książek, to tam facet przez 500 stron stoi w oknie i wyzywa Austriaków, bo przyjechał na pogrzeb brata, no to wiemy i że brata będą chować, ale akcja tej książki w czasie rzeczywistym trwa nie wiem ile, no pół godziny, facet stoi w oknie, ale to jest niesamowita opowieść, nie? Czekając na Godota, dwóch chłopów stoi sobie pod drzewem. Okej, okay, jeżeli to jest komunikacja... Ale to jest komunikacja. I teraz tak, już ci kończę, bo się zagalopowałem znowu. Bo jestem zmęczony i mówię strasznie dygresyjnie. Mi się wydaje, że w ogóle... Ja jakbym miał powiedzieć, co ja robię, zebrać to do kupy wszystkie moje zajęcia i określić jednym mianem, to jestem takim opowiadaczem historii, storytellerem. I lubię sobie czasami myśleć, że ta moja profesja jest starsza niż druk, starsza niż książka, starsza niż wszystko, nie? 15 tysięcy lat temu, jak po prostu jacyś pradawni ludzie siedzieli przy ognisku, to zawsze był jakiś tam jeden Włochacz, który opowiadał reszcie, jak to dzisiaj było po prostu, jak poszli na mamuty, czy było spoko, czy ten. No i opowiadał, zawsze któryś opowiadał najlepiej, jak było na tych mamutach. I oczywiście wszyscy inni wiedzieli, że on trochę bajeruje, że on ściemnia, że zabili nie 5 mamutów, ale 3 i w ogóle dzidy im się połamały i wcale nie byli tacy bohaterscy i tak dalej, ale go słuchali, bo dobrze opowiadał, bo przez to w ogóle rozumieli, że oni są po prostu razem jakąś tutaj sytuacją, że są po prostu jakąś bandą Włochaczy, która mieszka razem i ma polować na mamuty. Czyli czuli jakieś poczucie wspólnotowości i czuli, identyfikowali się jakoś, poczuli, jak potrafili przetransponować swoje doświadczenie na opowieść. I to jest pierwotna rola opowieści, to jest komunikacja. I potem, jak pojawiały się nowe technologie,
pismo, w konsekwencji książka, bo książka to też jest technologia, gatunki literackie, które też są technologią i tak dalej, i tak dalej. Teraz pojawiły te technologie, cały czas ewoluują i przyspieszają na naszych oczach i to jest fascynujące, dokąd jeszcze potrafią dotrzeć. Ale kino, tak, jakby seriale, gry wideo, to wszystko są opowieści, które sprawiają, komunikują się z tym człowiekiem, sprawiają, że przez to, że on się zanurzy w jakiś fikcyjny świat, będzie mógł jakby tak naprawdę znaleźć swoje miejsce jakieś w tym świecie prawdziwym. I może to jest górnolotne, ale dla mnie to jest literatura, nie? Znaczy, trzymajcie kciuki za nową książkę. Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękuję. Super.